Polska Organizacja Turystyczna wspiera wydarzenie zrzeszające cały sektor przemysłu spotkań, konferencji i eventów. Dlatego z okazji jubileuszu dziesięciolecia Meetings Week Poland zaprosiliśmy do studia wyjątkowego gościa, pan Anię Salamończyk-Mohel, pełniącą obowiązki prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie panią. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę pani, proszę nam powiedzieć, dlaczego Polska Organizacja Turystyczna zaangażowała się w spotkanie sektora przemysłu spotkań? No przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. I rzeczywiście trzeba podkreślić, że Polska Organizacja Turystyczna wspiera, ma w zadaniach swoich statutowych też wspieranie wielu obszarów turystyki, w tym turystyki przemysłu spotkań, turystyki MICE. To niezwykły i istotny sektor, który wspieramy, promujemy i który budujemy razem ze środowiskiem. To nie pierwsza taka ta edycja. Konferencja, która przed nami, to już dziesiąta edycja, pełna merytoryki, spotkania z branżą, ale też muszę powiedzieć, że to jest też dwudziestolecie Poland Convention Bureau. Niezwykle istotna sieć Convention Bureau, która powstała właśnie 20 lat temu i jedno z pierwszych tych biur właśnie powstało przy Polskiej Organizacji Turystycznej. To też będzie okazja do świętowania tego jubileuszu. Mm-hmm. Te debaty, dyskusje, prezentacje, jaki mają cel? Przede wszystkim cel wymiany doświadczeń, transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami branży. Ja chciałabym podkreślić, że to same liczby mówią przed pandemią, że to jest niezwykle istotny sektor, który powinniśmy wspierać i razem z całą branżą jako Polska Organizacja Turystyczna rozwijać. Bo powiem, wystarczy powiedzieć tyle, że przed pandemią to było 1,5% PKB, więc niezwykle istotny procent wkładu do gospodarki. To było 220 tysięcy miejsc pracy i prawie 35 miliardów złotych. Więc chociażby właśnie z tego punktu widzenia często mówi się i częściej pewnie mówi się o turystyce aktywnej, turystyce rodzinnej, turystyce zdrowotnej. Natomiast nie można zapominać o przemyśle spotkań i właśnie po to jest ta konferencja. Po to jest ten cykl spotkań, paneli dyskusyjnych, wymiany myśli, doświadczeń, żeby budować i wzmacniać branżę, żeby rozwijać jej profesjonalizację. Jesteśmy po całym zamknięciu pandemicznym, co odbiło się mocno dla całego przemysłu spotkań i eventów. Proszę powiedzieć, ponieważ pani jako menedżer ma pani doświadczenie w decydowaniu, w planowaniu, w zarządzaniu, jak odbudować ten cały sektor przemysłu spotkań? No, odbudowa, to słowo samo w sobie mówi, że zajmie pewnie jakąś część czasu, ale trzeba podkreślić jedną niesamowitą, uważam, rzecz, którą pandemia wyciągnęła na światło dzienne, czyli niezwykła współpraca, która była szczególnie widoczna właśnie w obszarze MICE, w obszarze właśnie tego przemysłu spotkań, która niezwykle szybko reagowała w zmieniającej się rzeczywistości. Zwróćmy uwagę, że dość szybko wszystkie nasze wydarzenia i międzynarodowe, i krajowe, biznesowe przeszły do strefy online. Branża mocno się skonsolidowała, szybko starała się rozwiązywać te sytuacje kryzysowe pojawiające się na rynku i reagowała doskonale. Więc i to było niezwykłe doświadczenie. Chcielibyśmy, żeby ono było już za nami. Niestety rzeczywiście jest tak, że w kryzysie, który mamy przed sobą, kryzysie militarnym, pewnie jeszcze te trudności
chwile potrwają. Natomiast ustępująca pandemia też pokazała, chcemy się spotykać. Ja w tym tygodniu byłam w Łodzi na spotkaniu branży i powiem, że jestem pod wrażeniem, prawda, to właściwie do samego końca, cały dzień przedstawiciele branży dyskutowali, akurat tematem była promocja turystyki i pozostali na tym wydarzeniu od początku do końca, więc jest ta potrzeba, mamy taki gen, prawda, w sobie, że ta potrzeba spotkania w realu jest bardzo mocna i właśnie no, MICE daje te możliwości. On zrzesza też ekspertów z różnych dziedzin, z różnego obszaru, tak? Integruje też sektory, sektor nauki, sektor administracji, sektor turystyki. To jest niezwykle istotne i ważne w rozwoju całości branży. Ten jubileusz to jest taka szansa do stworzenia rynku na nowo, do wykorzystania tej szansy na zmiany. Jakie perspektywy wiążą się z całym tym sektorem? Perspektywy są rozwojowe, tak bym powiedziała w skrócie, natomiast też połączenie tego doświadczenia pandemicznego przyczyni się do rozwoju, do szerszego rozwoju tej branży, do przemysłu spotkań. I teraz pewnie nie wyjdziemy całkowicie i to, co zostanie z nami, to pewnie spotkania będą krótsze. Na pewno gdzieś ta charakterystyka tych spotkań hybrydowych, czyli zresztą nasza konferencja też będzie w formie hybrydowej, możliwości połączenia się. To, co dobre, zostaje, tak? Natomiast ludzie mają potrzebę też spotkania, więc w szczególności zapraszam, żebyśmy wzięli udział w tym najbliższym wydarzeniu na żywo. Natomiast zdajemy sobie sprawę, a przemysł spotkań jeszcze bardziej, bo to jest poparte też badaniami, doświadczeniami i wymianą myśli pomiędzy ekspertami z branży, że rzeczywiście ta wartość hybrydowa w jakimś sensie zostanie i ona będzie i ona ma swoje znaczenie, ona łączy ludzi. Także ta przyszłość, ja myślę, że jest, chcielibyśmy wrócić, to też jeszcze warto podkreślić, chcielibyśmy wrócić do tego poziomu rozwoju sprzed pandemii, bo Polska akurat tutaj w tym zakresie była krajem, jest krajem bardzo aspirującym do tego, żeby poszerzać swój udział w branży MICE, bo zwróćmy uwagę, że to nie są tylko miasta pierwszego wyboru, ale też w pandemii pojawiły się miasta drugiego wyboru. Warto tutaj też na nie stawiać. To jest niezwykle istotne, żeby te mniejsze ośrodki też się angażowały, pozyskiwały kongresy, pozyskiwały wydarzenia. No my też wszystko, co jest związane z rozwojem pracowników, prawda, też wchodzi w ten obszar przemysłu spotkań, też częściowo było zamrożone. Turystyka zdrowotna pewnie gdzieś, przemysł spotkań pod kątem takim zdrowotnym też będzie miała znaczenie, ale wracamy powoli do tego, jest ogromny potencjał. Warto wspomnieć, że jesteśmy jako Polska jedynym krajem z obszaru V4, który mieści się w rankingu IKA. A zatem ten potencjał w pierwszej dwudziestce, więc ten potencjał jest ogromny przed nami. Chcę mocno wierzyć, że właśnie ten konflikt tego nie zaburzy. No właśnie kongres IKA w Krakowie w listopadzie. Co wydarzy się podczas tego kongresu w kwietniu? Teraz w kwietniu. W kwietniu spotkamy się przede wszystkim, żeby świętować, żeby cieszyć się, że możemy spotkać się na miejscu, żeby wymienić się doświadczeniami. A z poziomu Polskiej Organizacji Turystycznej jest niezwykle istotne, żeby też powiedzieć o tym, co było, co jest i co przed nami. I do tego będzie specjalnie dedykowany właśnie panel dyskusyjny, który podsumuje trochę działania Convention Bureau. Będziemy mówić właśnie o tym, jak powstawała cała sieć Convention Bureau, niezwykle istotnych w rozwoju turystyki biznesowej. I powiemy też, do czego dążymy, bo formuła na pewno musi ulec zmianie. Na pewno akcenty działania Convention Bureau również będą aspirowały do tego, żeby wzmacniać ten sektor
w nieco innych obszarach, więc o tym będziemy mówić. Spotkamy się z ekspertami, którzy i zakładali, ale też którzy patrzą daleko w przyszłość i o tym będziemy opowiadać. Będziemy mówić też o tej formie zrównoważonej i scyfryzowanej, właśnie w którym kierunku iść bardziej. Także całe kilka dni intensywnych spotkań. I do tego zachęcam, warto tylko wspomnieć, że naszych organizatorów tego wydarzenia jest już chyba ponad 10. To jest dziesięciolecie, więc widać, że i w czasach pandemii te konferencje się odbywały hybrydowo, ale się odbywały, więc jest potrzeba, by te spotkania i takie konferencje eksperckie miały miejsce. I o przyszłości, o kierunku przyszłości będziemy jeszcze na pewno mieli okazję kiedyś mówić, a tymczasem czy są już jakieś podsumowania dotyczące tego, ile branża straciła w czasie pandemii? To jest sektor, bo rozumiem, że pani redaktor pyta o ten sektor przemysłu spotkań, no, który ucierpiał, tego to trzeba powiedzieć otwarcie, najmocniej, najbardziej, prawda? No to jest 80% i był strat. To jest sektor, który był zamknięty, właściwie można powiedzieć, dopiero się odradza. Więc no, chcielibyśmy wrócić do tego poziomu sprzed pandemii. Niektóre szacunki mówią, że udało się to odrobić, kolokwialnie mówiąc, czy nadrobić w niektórych miastach do 75%. Natomiast to jeszcze nie jest to pułap, na którego oczekuje branża. Dlatego niezwykle istotnym jest, żeby kongresy tego typu jak ten w listopadzie się właśnie odbyły i żebyśmy mówili też, i to jest zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej, żebyśmy mówili i jasno komunikowali, że w Polsce jest bezpiecznie, że kongresy, spotkania biznesowe, one wciąż się odbywają, mogą się odbywać mimo konfliktu zbrojnego, który wlał w jakiś sposób taki niepokój no, w nasze też umysły, więc to jest też bardzo istotna działka potu, żeby mówić otwartym tekstem. Jest bezpiecznie, można przyjeżdżać, wszystko toczy się zgodnie z rytmem i takie kongresy, takie spotkania biznesowe są niezwykle pożądane, bo one właśnie pomogą nam odbudować to, co stracili przedsiębiorcy i turystyka biznesowa w trakcie pandemii. W jakie inne jeszcze w takim razie działania organizuje się Polska Organizacja Turystyczna? My bardzo mocno wspieramy w ogóle stowarzyszenia, które są akurat organizatorami tego kwietniowego wydarzenia. Na bieżąco analizujemy sytuację. Nie będzie chyba tajemnicą, jak powiem, że właśnie członkowie Rady POT bardzo mocno i silnie reprezentują środowisko MICE. I już w ubiegłym roku, kiedy wiedzieliśmy, że powoli ta pandemia i liczyliśmy na to, że będzie odpuszczać, powstał szereg, taki plan, zarys planu tego, w jaki sposób POT może włączyć się w te działania bieżące i właśnie wspierające w odbudowaniu turystyki biznesowej. I te zadania są przed nami. Na pewno będziemy razem z stowarzyszeniami, z organizacjami wspierać ten obszar. Dziękuję bardzo. W takim razie razem zapraszamy na Meetings Week Poland. Tak, zapraszam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.